Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Bulkowski z Ki. Witam szanownego pana Stanisława, pisze pan Bulkowski z Ki. O co chodzi z Łupaszką i Kurasiem? Czy ich czyny były złe? Jak do tego doszło, że w skali tego, co przeżyliśmy podczas II wojny światowej, musimy się za to tłumaczyć? W kogo interesie jest atakowanie ich? Pozdrawiam. No, to pan major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka, był dowódcą oddziału Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, 5. Brygady Wileńskiej. Muszę powiedzieć, że no, dlaczego tak jest krytykowany, bo to jest krytykowany przez niektóre przynajmniej koła. Otóż pierwszym takim czynem, którego się dopuścił i za który jest krytykowany, to jest to, że nie dał się ogarnąć sowieciarzom w 1944 roku w Wilnie po zakończeniu operacji Ostra Brama. Jak wiemy, po zakończeniu tej operacji Ostra Brama, w tej operacji oddziały Armii Krajowej brały udział w zdobywaniu Wilna razem z Sowietami. Później zostali ci jakowcy zaproszeni oczywiście przez dowództwo sowieckie na taki wspólny tam bankiet i na tym bankiecie zostali rozbrojeni, wsadzeni potem do pociągów i zesłani w głąb Rosji. A major Zygmunt Szendzielas, pseudonim Łupaszka, nie wziął udziału w tym bankiecie, który miał nosa. No i dzięki temu ocalał. Przedostał się najpierw na Białostocczyznę, a później tam na Pomorze i tam działał w Borach Tucholskich. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że ci tak zwani żołnierze wyklęci właściwie byli postawieni w sytuacji bez wyjścia, dlatego że nawet jeżeli skorzystał któryś z amnestii, bo taka była ogłoszona, no to później UB przychodziło po niego i szedł do turmy, przechodził ciężkie śledztwa, których z reguły większość nie przeżywała, albo wychodził tam z wyrokiem dożywotniego więzienia, albo z wyrokiem kary śmierci. No więc nie mieli wyjścia innego, jak tylko pójść do lasu. No i to było to podziemie zbrojne. Tam takim pretekstem była nadzieja na wybuch III wojny światowej, ale w miarę upływu czasu te nadzieje się rozwiewały. W związku z tym major Szendzielarz rozwiązał oddział i ukrył się tam, ukrywał się w Zakopanem, zdaje się, został tam aresztowany i po krótkim procesie i śledztwie został skazany na karę śmierci i rozstrzelany w więzieniu mokotowskim. Jeśli chodzi o Józefa Kurasia, to jego sytuacja była trochę inna, bo Józef Kuraś oczywiście był partyzantem tam na Podhalu, ale po wojnie miał taki krótki epizod, że trafił do UB. Trafił do UB, był w UB, ale się zorientował tam, że no, koło niego też zaczynają węszyć, w związku z tym zdezerterował z UB, no i podjął już działalność taką partyzancką na pełną skalę. Jeśli chodzi o Józefa Kurasia, to tam kierowane są pod jego adresem takie dwie pretensje, że likwidował konfidentów. No pewnie, że likwidował konfidentów, a co miał ich dopieszczać jeszcze i mówić, słuchajcie, konfidencie, takie i takie tutaj sprawy, my tu kwaterujemy tu i tu. No przecież jasne, że tego nie mógł robić, więc jak ktoś jest konfidentem, a tu jest jakaś partyzantka, to konfident musi się liczyć, że mu rozwają łeb ciemną nocą i tyle. I drugi zarzut, jaki pod adresem Józefa Kurasia jest wysuwany, że zlikwidował jakichś Żydów. To jest częsty zarzut również wobec innych żołnierzy wyklętych wysuwanych. Przy czym ci oskarżyciele nie mówią, o jakich Żydów chodzi. Otóż byli to Żydzi w służbie Urzędu Bezpieczeństwa jako funkcjonariusze.
Przede wszystkim jako funkcjonariusze, bo Żydzi tam mieli dużą nadreprezentację w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, albo ja przynajmniej jako konfidenci, więc oni tak na tej zasadzie byli likwidowani. Krótko mówiąc, te wszystkie zarzuty wobec majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i Józefa Kurasia Ognia, to nie trzymają się kupy. To tylko jest no, pogrobowcy, że tak powiem, czy nie pogrobowcy, tylko uczestnicy polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej się ich czepiają o to. Pan Wojciech Jankowski. Opowiadałby się pan za heksagonale, czy może za budową Rzeczypospolitej Trojga lub Czworga Narodów? No, ja byłem zwolennikiem heksagonale, bo w odróżnieniu od tych Rzeczypospolitych, o których tu pan pisze, no, proszę pana, to heksagonale naprawdę istniało, podczas kiedy te wszystkie Rzeczypospolite, Trojga lub Czworga Narodów, to są chimery. Rzadko się, właściwie nigdy się nie zgadzam z Aleksandrem Smolarem, ale tutaj uważam, że tu miał rację, kiedy pisał w żydowskiej gazecie dla Polaków, że to są postjagiellońskie mrzonki. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Inne stosunki panowały na tych obszarach w XVI wieku, a inne, bo już nie w XVII na przykład, a inne panują teraz, kiedy narodziły się na tych terenach nacjonalizmy ukraińskie, białoruskie, litewski też się narodził, które są ostrzem skierowane przeciwko Polsce, więc jak tu sobie wyobrażać tu Rzeczypospolite, jakiś czworga, trojga narodów, w ogóle to, a heksagonale niewątpliwie istniało, dopóki Niemcy go nie rozwaliły, przystępując do likwidacji Jugosławii, która miała być takim bałkańskim filarem heksagonale. No i tu do spółki z Amerykanami zresztą, bo amerykańskie samoloty, to znaczy samoloty NATO, bombardowały Serbię, no, żeby zmusić władze serbskie do przyjęcia do wiadomości istnienia narodu Kosowerów specjalnie powołanego na tę okoliczność i tak dalej. Natomiast taką kontynuacją heksagonale to by było Trójmorze, tylko w odróżnieniu od tego, o czym bredzą niektórzy nasi tak zwani analitycy, Ukraina wcale nie miała wchodzić do Trójmorza, tylko do Trójmorza miały wchodzić państwa Europy Środkowej. I Trójmorze, koncepcja Trójmorza, czy Międzymorza, to był pomysł takiego heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Dlatego, że heksagonale pierwotne miało tę wadę, że nie miało ani silnego lidera, ani silnego protektora i Niemcy bez problemów rozgoniły to towarzystwo ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, to już by było trudniejsze. Być może Niemcy, dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje na terenie Niemiec, to w ogóle by nie podjęły takiej próby. Dlaczego tak myślę? Otóż po tym, jak prezydent Trump w lipcu 2017 roku na konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że pomysł Trójmorza bardzo mu się podoba i Stany Zjednoczone będą go wspierały, to co Niemcy zrobiły wtedy? Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. No ale teraz już nikt o tym nie pamięta. Także ja bym tak to widział, te sprawy. Natala Jarząb. Witam. Jak pan ocenia postać generała Nila? No to dobrze go oceniam. Generał Nil był szefem KDW, więc tych kierownictwa dywersji. No i został zamordowany przez bezpiekę. Taka pani sędzia Górowska, która nie nazywała się Górowska, tylko Zand, Żydówka taka niedopalona, skazała go na karę śmierci. No i tę karę śmierci wykonano. Także no cóż, tragiczna postać generał Nil, ale zasłużona niewątpliwie dla państwa polskiego.
I czytam dalej pytanie. Jakie jest Pana zdanie o procesie 16? No, jakie? No, zwabili, NKWD zwabiło, pierwszorzędni fachowcy z NKWD zwabili ich pod pretekstem jakichś rozmów. A oni już właściwie nie bardzo wiem, na co liczyli, bo wtedy już, o ile się nie mylę, to alianci cofnęli uznanie rządowi londyńskiemu Rzeczypospolitej w Londynie. Więc to grono 16 to była taka krajowa, że tak powiem, reprezentacja rządu Rzeczypospolitej w Londynie. W związku z tym nie bardzo wiem, na jaki temat mieliby wtedy prowadzić rozmowy. No i nie było żadnych rozmów, tylko Sowieci ich aresztowali, wylądowali wszyscy na Łubiance. Tam, zdaje się, przeżyło ten eksperyment tylko dwóch tych oskarżonych. Jeden to był taki adwokat, Zygmunt Stypułkowski, a drugi to był taki ludowiec Adam Bień. Adam Bień. Jak to im się udało, bo inni to tam albo zginęli od razu, albo dostali, stracili życie w takich niewyjaśnionych okolicznościach, jak na przykład generał Leopold Okulicki. Także tak to wyglądało. Dalej pani pyta, co pan sądzi o rządzie londyńskim? No, rząd londyński był... Kilka takich wątków, mnóstwo wątków pani Natala Jarząb porusza. Pisze o rządzie londyńskim. Co pan sądzi o rządzie londyńskim? Jakie miał podstawy do rządzenia, skoro uciekł z kraju w obliczu wojny? No nie uciekł. Rząd londyński to nie był ten rząd, który rządził we wrześniu 1939 roku w Polsce, tylko zupełnie inny. On powstał we Francji. To zresztą była tragiczna taka sytuacja, dlatego że prezydent Mościcki, no starali się tam ci polscy uchodźcy we Francji, generał Sikorski przede wszystkim i inni, żeby jakiś legalizm zachować. No i prezydent Mościcki, który był internowany w Rumunii, przesłał dekret mianujący swoim następcą, bo zgodnie z konstytucją kwietniową prezydent Rzeczypospolitej wyznaczał swojego następcę na okres wojny, jak nie miał możliwości sprawowania swojego urzędu. I jeden ten dokument był wystawiony na generała Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. No i w tym momencie rząd francuski podobno na takie nalegania generała Sikorskiego, który sam chciał zostać, chciał stanąć na czele rządu, rząd francuski odpowiedział, że ku swojemu żalowi nie jest w stanie uznać żadnego rządu kierowanego przez generała Wieniawę. No i w związku z tym prezydent Mościcki, jeszcze dwa takie, jeden na generała Wieniawę, a drugi in blanco. I na podstawie tego in blanco prezydentem Rzeczypospolitej na uchodźstwie został Raczkiewicz. No i tyle. Natomiast premierem został Władysław Sikorski. No i później ten rząd, który powstał tam we Francji w takich oto okolicznościach, ewakuował się do Wielkiej Brytanii. No i po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie w Gibraltarze, premierem tego rządu, bo tam rządem kierowała tak zwana gruba czwórka, czyli cztery stronnictwa, Stronnictwo Narodowe, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy i PPS.
Otóż tamto Stronnictwo Pracy, Bielecki, przedstawiciel Stronnictwa Narodowego, to ironizował, że wszystkie partie polityczne w Polsce przysłały do Londynu swoich przedstawicieli, natomiast tylko Stronnictwo Pracy zjawiło się tu in corpore, bo to Stronnictwo Pracy no, nie było bardzo wpływowe. No i tak to i tak funkcjonował ten rząd, ale to mówię, nie był to ten rząd, który w 1939 roku rządził i który uciekł za granicę. Nie, to był całkiem inny rząd personalnie i politycznie też. Przed tam sanacją się dosyć ostro rozprawiał generał Władysław Sikorski. No i ten rząd funkcjonował, znaczy był uznawany, może tak powiem, był uznawany przez aliantów do 1945 roku. Potem alianci cofnęli mu uznanie. No, ale istniał nadal, bo tam miał jakieś pieniądze, jakieś coś tam. No i był uznawany przez niektóre państwa, na przykład przez Hiszpanię, przez Stolicę Apostolską, przez Kubę bodajże, no jakieś takie państwa. No i w 1972 roku Stolica Apostolska też cofnęła uznanie rządowi w Londynie. W związku z tym ambasador rządu Rzeczypospolitej, tego londyńskiego, Stanisław Papin, zakończył swoją misję przy Stolicy Apostolskiej, bo Stolica Apostolska zaczęła normalizować stosunki z PRL-em, w związku z tym już też Stolica Apostolska cofnęła uznanie rządowi w Londynie, a koniec rządu londyńskiego nastąpił po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta. Wtedy prezydent Kaczorowski przywiózł stamtąd insygnia te prezydenckie, państwowe i przekazał Lechowi Wałęsie. No i tak się skończyło. Co prawda niezupełnie, bo tam był taki pan Sokolnicki, który tam potem się rozmaici tacy, można powiedzieć, samozwańcy mianowali tymi dygnitarzami rządowymi, no między innymi Sokolnicki. Pan Sokolnicki był uznawany za takiego samozwańca. No i teraz na przykład jest pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, który się uważa za prezydenta Polski z nominacji tego właśnie pana Sokolnickiego, więc to taki niezamierzony efekt komiczny na koniec wychodzi. I czytam dalej pytanie. W Polsce salutuje się dwoma palcami. Jak to jest, że podczas II wojny światowej polskim żołnierzom nakazano salutować pełną dłonią, ponieważ nie podobało się to się aliantom? Jak to świadczy o stosunku do Polaków, skoro nawet w takich sprawach nie oddaje się nam szacunku? Dziękuję za możliwość zadania pytań. No, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wyglądało, to salutowanie. Wydaje mi się, że salutowanie w Wojsku Polskim, również na Zachodzie, było utrzymane według tej tradycji polskiej. Tak mi się wydaje, ale głowy za to nie dam. Nie słyszałem, żeby na tym tle były jakieś niesnaski. Pan Jan Kowalski. Szanowny panie Stanisławie, jest pan obecnie świeżo upieczonym absolwentem studiów prawniczych. W związku z tym mam pytanie, czy gdyby musiał pan teraz jako młody człowiek związać swoją karierę zawodową z prawem, jakby pan postąpił? Wolałby pan ukończyć aplikację i zostać na przykład sędzią lub adwokatem, czy po studiach wolałby pan bez aplikacji pracować w jakiejś prywatnej firmie? No i w końcu w jakiej gałęzi, dziedzinie prawa by się pan specjalizował? No nie chciałbym pracować w firmie jako urzędnik, bo bez, że tak powiem, stopnia radcy prawnego to musiałbym być jakimś urzędnikiem, natomiast radcą prawnym się zostaje właśnie w wyniku aplikacji. Ja bym jednak chciał ukończyć, ja zresztą tak chciałem, jak byłem absolwentem,
chciałem zrobić aplikację najpierw sądową, a potem zostać adwokatem, no ale okazało się, że o żadnej aplikacji sądowej to w moim przypadku nie ma mowy, bo nie należałem do PZPR. W związku z tym dałem sobie spokój w ogóle z tymi zawodami prawniczymi i się przywróciłem na dziennikarstwo. No właściwie to zadowolony jestem z tego. No i w końcu w jakiej dziedzinie prawa by się pan specjalizował? No to takiej, jakiej na studiach, prawa cywilnego bym się specjalizował. Dodam, że wyłączam możliwość rozpoczęcia kariery akademickiej, w której prawdopodobnie by się pan najlepiej sprawdził, żeby nie było zbyt łatwo. Pozdrawiam. No dziękuję za te miłe słowa. Nie wiem, czy bym się sprawdził, ale możliwe. Petruszka. Panie Stanisławie, co pan sądzi o propozycji Terleckiego, by zrobić Mateusza prezydentem jako strażnikiem Żyrandola? Ja się zaśmiałem serdecznie nad geniuszem genialnego stratega i jego przydupasów. Najpierw myśleli, że żydowski dyzma po historii będzie ich mesjaszem w Unii Europejskiej, a teraz kombinują, jakby się tu go pozbyć, żeby nie wyjść na antysemitów. Piękne. Ja bym się tak na pańskim miejscu nie śmiał z tej propozycji. Po pierwsze dlatego, że pan marszałek Terlecki może wiedzieć coś, o czym pan nie wie. No i dlatego tutaj zaczyna nas oswajać z tą myślą, że pan Mateusz Morawiecki, a nie pani Szydło na przykład, że on będzie kandydował z ramienia tutaj PiS-u w wyborach prezydenckich w 2025 roku, kiedy to prezydent Duda zakończy swoją drugą kadencję. Wcale bym się z tego nie śmiał. Dlaczego? Dlatego, że no, żeby się tutaj śmiać albo nie śmiać z takiego pomysłu, to trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego naczelnik państwa zrobił byłego doradcę Donalda Tuska wicepremierem, właściwie gospodarczym dyktatorem Polski w 2015 roku, a w 2017 roku w ramach głębokiej rekonstrukcji rządu zrobił go premierem. Przecież nie dlatego, żeby pan Mateusz Morawiecki charakteryzował się jakimiś zaletami, tylko jak sądzę, dlatego, że musiał. No a ta sytuacja przymusowa może się utrzymywać aż do dnia dzisiejszego. W związku z tym ja bym się na pańskim miejscu tak serdecznie nie śmiał z genialnego stratega. Mitch Buchanan. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mija 33 lata od założenia tzw. III Rzeczypospolitej. Można wstępnie pokusić się o porównanie do PRL. Mam wrażenie, że jednak to PRL ma na swoim koncie więcej sukcesów. Polska Ludowa zaczynała swój początek od gruzów, a na koniec zostawiła jednak jakiś majątek. Polska Pookrągłostołowa mało, że nie miała takich ciężkich początków, to po sprzedaniu tego, co zostawiła jej PRL, na dzień dzisiejszy jest zadłużona po uszy. Gospodarczo montownia, eksporter taniej siły roboczej na zachód, jabłek i mebli, politycznie parias. Nie pamiętam czasów minionych, ale mam wrażenie, że za komuny chyba, bo tam pisze, że za Polska miała więcej szacunku na arenie międzynarodowej. Nawet Sowiet nie traktował nas tak, jak dzisiaj to robi Zachód. Jaka jest pana ocena? No nie zgadzam się z tym, dlatego że żeby tutaj dokonać takiej oceny, to ja bym się powołał na bilans zamknięcia PRL-u, jakiego dokonał profesor Eugeniusz Rychlewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. On to zrobił w formie artykułu takiego zamieszczonego w fachowym piśmie Ekonomista, nie wiem czy w pierwszym czy w drugim roku, w pierwszym czy drugim numerze roku 1990. I tam przeprowadził taki bilans zamknięcia.
Otóż co się okazało, że wartość majątku trwałego w przemyśle, to co pan tutaj tak podkreśla, była o $500 milionów niższa od wysokości zadłużenia zagranicznego Polski. O $500 milionów niższa wartość majątku trwałego w przemyśle. Taki był bilans zamknięcia PRL. No a jeszcze dodatkowo w tym opracowaniu profesora Ryflewskiego jest ukazane zacofanie ekonomiczne Polski w stosunku do państw, które startowały, znaczy, które w 1938 roku były na podobnej pozycji jak Polska i też tam zniszczenia wojenne też doświadczyły wojny. To jeśli dobrze pamiętam, to była Finlandia, Grecja, Portugalia to akurat nie doświadczyła wojny i chyba Włochy. No to te doświadczyły wojny. I co się okazało, że te państwa po wojnie rozwijały się w tempie czterokrotnie szybszym niż PRL. Więc taki jest bilans zamknięcia PRL-u. No a to pan powiada po sprzedaniu tego, co zostawiła jej PRL. No to dobrze postawić pytanie, przypomnieć, kto to sprzedawał. Otóż sprzedawała to bezpieka. Rodem z PRL-u właśnie. Ci właściciele Polski Ludowej ją sprzedali i co ciekawsze, żaden z nich nie poniósł tego konsekwencji. Żaden z nich nie poniósł tego konsekwencji za to, co rozkradli, za to, co sprzedali za bezcen i tak dalej. Także tak to wyglądało. A czy szacunku więcej miała? No to nie wiem, czy miała więcej szacunku, to wie pan, nie miała ani wtedy, ani teraz chyba nie ma. I na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.